Prezydent Piotr Krzystek podczas konferencji prasowej wykazał szereg nieprawidłowości i niespójności w trakcie kontroli prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wiele zastrzeżeń budzi sposób przeprowadzenia kontroli, jak i ogłoszenia wyniku, które odbyło się za pośrednictwem mediów. Lista nieścisłości jest długa. Dość duża ignorancja obowiązujących przepisów, i tych ogólnych, i tych, które są przepisami prawa miejscowego. I wnioski, oczywiście, które nie do końca znajdują pokrycie w. Tych faktach, które zostały zebrane w trakcie kontroli. Otóż w tym przypadku pomieszano dwa wątki. Wątek dotyczący między innymi mojej osoby, który był z politycznego wniosku Jacka Piechoty. Z wątkiem kryminalnym dotyczącym zupełnie innych spraw, które już od wielu miesięcy, jeśli nie lat, były znane organom ścigania. I następnie pokazywanie w sposób publiczny tego faktu, iż Szczecin rzekomo poniósł szkodę majątkową w wysokości 3 milionów złotych. Tej szkody po prostu nie ma. We wnioskach pokontrolnych również takie zdania i takie stwierdzenia nie występują. Prezydent nie zamierza tej sprawy tak zostawić i złoży skargę na CBA do prezesa Rady Ministrów. Podejmę kroki prawne w tej materii. Uważam, że naruszą tutaj nie tylko moje dobre imię, ale również dobre imię miasta Szczecina i pod tym kątem przygotowujemy stosowne działania przygotowałem też skargę do pana premiera Donalda Tuska w którym opisuję całą tą procedurę przebieg tej kontroli sposób jej zakończenia z prośbą o zbadanie prawidłowości działania tej organu kontrolującego bo w mojej ocenie to pozostawia wiele do życzenia Rozgłos jaki towarzyszy upublicznieniu raportu CBA źle wpływa także na wizerunek naszego miasta Ta sprawa myślę, że nie powinna zmieniać naszego działania, stylu naszego działania. Mówiliśmy o tym, że Szczecin jest miastem, które ma się rozwijać, które ma iść do przodu, i jestem przekonany, że wszystkie wątpliwości w tej materii zostaną wyjaśnione i te wątki polityczne już wyjaśniane wielokrotnie, bo moja osobista sprawa była przedmiotem debaty już wiele, wiele miesięcy temu przed wyborami nie będą wpływały na to, co będziemy robić w najbliższym czasie i że Szczecin nadal będzie walczył o to, aby liczyć się wśród najważniejszych miast Polski.